Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Julia Gruszek, jak zwykle na tym kanale. I dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Nie wiem, jak to możliwe, ale jest to prawda. I spałam chyba w skarpetach. Kto tak robi? Kto śpi w skarpetach? Nigdzie nie idę. Dobra, bo jest 7:30, a jestem strasznie głodna, także idziemy jeść. Patrzcie, co zrobiła nam mama rano. Na pierwszy dzień szkoły stwierdziła, że zrobi nam placuszki bananowe. Pankejki, masło orzechowe i herbatka. Mamy 8:05. Czy kiedyś mi się to sfokusuje? Ja muszę wyjść jakoś 9:10, czyli mam równo godzinę, żeby się ogarnąć. Pierwszą godzinę tego dnia po wstaniu przeleżałam, oglądałam filmy, bla 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 i jadłam. Także trzeba się reaktywować. Dobra, słuchajcie, usiadłam sobie do makijażu i nie wiem, jak zrobić kadr, żeby było mnie widać. Ogólnie moja makijażowa rutyna jest już na kanale z tego roku. To zaupdate'owane, także możecie sobie wpaść. I tak, moi drodzy, zaczynam szkołę. Jakbym mieszkała w Stanach, to mogłabym powiedzieć, że this year I'm a sophomore. Natomiast po prostu wam powiem, że idę do trzeciej klasy liceum. Jest to trochę przerażające, bo zawsze trzecie klasy to były te maturalne. Trzecie klasy liceum to dla mnie w podstawówce byli dorośli ludzie i w ogóle czułam, że to jest totalnie inny poziom. Teraz dla mnie ta trzecia klasa jest takim czymś z jednej strony naturalnym, a z drugiej strony ja czuję się, jakbym szła jako pierwsza. Tym, że znam klasę, szkołę, nauczycieli. No dobra, to może jako drugoklasista. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że te wakacje w tym roku były jakieś inne. Po prostu jakoś tak, przynajmniej u mnie, zdarzyło się dużo. No i tak, te wakacje były super, nie chcę, żeby się kończyły w żaden sposób. Ale też teraz nie czuję się, jakbym szykowała się do szkoły. Wiecie co? Może z wami porozmawiam, jak skończymy ten makijaż, bo sami widzicie, że nie idzie mi dobrze łączenie dwóch rzeczy, malowania się i gadania, także... See you later, alligator! Yes! I słuchajcie, jestem gotowa. Trochę tu coś, kreski są różne. Zdecydowanie są różne. Teraz jest chyba już okej. Zostało mi jakieś 10 minut do wyjścia, także na szybko pokażę wam mój outfit. A więc, mam słuchajcie taką bluzeczkę, ona jest chyba ze Stradi. Jest to tylko taka narzuta, powiedzmy. No nie wiem, jak to ładnie ująć. Trochę zaburza mi to talię, bo wiecie, talię mam tutaj, a nakładam to na to i to tak trochę mi tą talię zaburza. Ale I don't care, bo czuję się bardzo ładnie w tym stroju. Pod spodem mam, wiecie, zwykłą podkoszulkę, żeby to tak wyglądało. No i moje muszle, które teoretycznie... A właśnie, zrobiłam sobie nowe paznokcie wczoraj, w sensie byłam u kosmetyczki, mam w zwykły French. Kurczę, to jest wszystko otwarte, ale no, ignore the mess. Kapcie jeszcze mam, więc to będzie inaczej wyglądało z forsami. Także tak wyglądam, troszkę mnie to pogrubia, ale trudno, czuję się pięknie. Wyszłam, słuchajcie, z domu. Ogólnie to każdego roku byłam taka zestresowana tym dniem i się cieszyłam. Tym mam tak, że po prostu czuję, jakbym szła na spotkanie ze znajomymi. Ubrałam się, sami widzicie, jak tak totalnie klasycznie, jak chodzę na co dzień. W sumie to nie jest do końca nawet mój styl. Teraz wyglądam jak ta taka, wiecie, typowa laska z TikToka. Najciężej to mi chyba zostawiać w sumie psa na cały dzień, ale tak to jest naprawdę cool. Moi znajomi wszyscy już są po rozpoczęciu, a ja dopiero idę. I tak, co ja wam będę więcej mówić, raczej nie będę nagrywała w szkole, raczej na pewno, bo to jest chyba nielegalne, albo po prostu nie chcę, na pewno nie nagram. Także idę i odzywam się później, jak już będę mogła. Słuchajcie, przyszłyśmy sobie z Natalką po zakończeniu... zakończeniu życia. Tak, po rozpoczęciu, ja mam jakiegoś Snickersa orzechowego, whatever, mamy kawki mrożone, to ma pączka. Jesteśmy ogólnie, nie powiem gdzie, ponieważ po co mam promować kawiarnię, jak mi nikt... Nie... Jezu, się stresuję. Jak mi nikt nie płaci, to po co mam promować? Ale nieważne, jesteśmy po prostu sobie w kawiarni na kawce po rozpoczęciu roku. W domu wam opowiem, jak było. Trochę mi się obsypał cień pod oko. Mam nadzieję, że nie miałam byk cały czas. W każdym razie jestem już po, jestem w domu. Wróciłam z miasta i teraz muszę wam coś pokazać. Moja malutka dzidzia przyszła się tutaj położyć i zasnęła, a musicie uwierzyć, że on nigdy nie śpi tutaj. Woli o wiele bardziej zasnąć gdzieś na ziemi czy na swoim posłanku, a teraz już tak
tak tęsknił, bo pani ci nie było 2-3 godzinki i już przyszedł się przywitać. W ogóle cały czas mówię, że jest to zakończenie roku, a jest to rozpoczęcie roku. No i to rozpoczęcie ogólnie było bardzo szybkie. Wiecie, apel to nawet nie 15 minut, potem przejście do klas. W ogóle apel był na dworze, w klasie posiedzieliśmy może z 10 minutek. Pani jakieś tam szybkie organizacyjne rzeczy powiedziała. Jutro w ogóle nie mamy lekcji, także cool. Także sam apel był spoko. Ja ogólnie z Natalką zawsze po jakichś takich większych wydarzeniach szkolnych chodzimy sobie na kawę i na ciasto. Także tak też było tym razem, coś tam wam nagrałam. A teraz zabieram się chyba za montowanie filmu. Tylko najpierw może zrobię jakieś zdjęcie, żeby coś było na Insta. Przebrałam się, słuchajcie, w bardziej chillowy ficik. Ale styl, bardzo mi się podoba, jak dzisiaj wyglądam. Jak ładnie wyglądam, to się super czuję, także dzisiaj mój humor jest tutaj. Pomimo, że wracam do szkoły. A właśnie. Może usiądźmy i porozmawiajmy o tym, że ja wracam do szkoły. Słuchajcie, w tle leżały moje kredki. Tak, idę do trzeciej liceum i wczoraj kupiłam kredki. I to są nietypowe kredki, ponieważ one całe są pastelowe. To było niesamowite przeżycie, ale stwierdziłam, że w tym roku będę kolorowała nimi notatki, albo jak będę się stresowała, to po prostu będę nimi coś kolorowała. A więc, moi drodzy, wróciłam do trzeciej klasy. Właściwie to poszłam do trzeciej klasy. Trochę to logiczne, a z drugiej strony ja w to nie wierzę i gdybym o tym nie wiedziała, jak ktoś mi to powiedział, to bym powiedziała nie, ja jestem w 8 klasie. Psychicznie i fizycznie się bardzo zmieniłam od tamtego czasu, ale still myślę, że jestem jeszcze w podstawówce albo w liceum w pierwszej klasie, a nie jestem. I też się tak nie czuję. To jest pogmatwane. Ogólnie pytałam już się was na moim Instagramie, jak tam wasze przeżycia odnośnie pierwszego dnia i jak na razie większość osób napisała mi, że cool, także bardzo się z tego cieszę. Możecie w komentarzach też pisać możecie, jak tam wasz pierwszy dzień szkoły. No i wyszedł kolejny sezon Good Girls, także jestem już na jakimś 5. odcinku. No nie wiem, od wczoraj oglądam. Mam jeszcze w garniturach ten ostatni sezon do nadrobienia. Ale nie o serialach. Mieliśmy rozmawiać o szkole, o temacie, który was interesuje. Pewnie dlatego kliknęłaś na ten film, bla bla bla. Jeszcze nie wiem, jak będą wyglądały moje rozszerzenia i gdzie one będą i w jakie dni i tak dalej, bo nie umiem rozszyfrować tego planu lekcji, ale to wszystko dowiem się jutro. Jednego dnia kończymy o 17. 17. To prawda, no wiadomo, że nie na wszystkie rozszerzenia chodzę i tak dalej, więc no ten plan będzie krótszy, albo będę zaczynała później, ale na razie taki pierwszy wgląd z pełnymi rozszerzeniami ze wszystkim, no okej. A wyobraźcie sobie, że z takim planem lekcji wracamy na zdalne. 8 godzin przy kompie. Dobrze, moi drodzy, ale może o takich pozytywnych aspektach. W przyszłym tygodniu jedziemy na wycieczkę. Będzie to moja druga wycieczka z tą klasą. Pierwsza to był ten obóz integracyjny, teraz będzie druga. Wiedziałam o tym od tamtego roku szkolnego, ale jakoś przez wakacje zapomniałam, a nawet zaliczkę wpłaciłam, także nie ma odwrotu, jadę, więc w przyszłym tygodniu do szkoły pochodzę sobie 2 dni. Jutro w sumie zajęć lekcyjnych też nie ma, są zajęcia z wychowawcą, także w ogóle guys, chill. Przez najbliższe 2 tygodnie jeszcze nie będzie takiej szkoły, no ale jak się zacznie, to już myślę, że będzie jazda bez trzymanki, także możecie za mnie trzymać kciuki. Nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć, nic mi się jak na razie nie objaśniło, dopiero jutro jest to spotkanie organizacyjne, wszystko się dowiem, ale tak, jestem w trzeciej klasie, oficjalnie rozpoczęłam trzecią klasę. Co się stało? Słuchajcie, jestem już wykąpana, chciałam powiedzieć, że ogarnięta, ale to, że jestem wykąpana, nie znaczy, że jestem ogarnięta. Siedzę właśnie taka dead, jestem trochę zła i smutna, więc już kończę tego vloga, nie będę wam nic gadała, zresztą jest późno, bo jest już zaraz 23. Zgubiłam, słuchajcie, klucz od szafki, a jest mi on bardzo potrzebny na jutro, ponieważ chciałam zmienić sobie szafkę z dolnej na górną i ugadałam się z panią, w sensie, no jest to możliwe, jest to do zrobienia i bardzo by mi to ułatwiło życie. Natomiast nie mogę znaleźć tego klucza od poprzedniej szafki, no ogólnie długa historia, nie będę was zanudzać, ale na tym spędziłam mój wieczór, na szukaniu klucza i denerwowaniu się. Koniec końców tego klucza jak na razie nie mam, także mam nadzieję, że jutro on się znajdzie. I co ja wam mogę więcej powiedzieć? Będę kończyć, nie będę rozsiewała negatywnej energii. Jutro rano będę jeszcze szukać, no a jak nie znajdę, no to cóż, zapłacę po prostu za wyrobienie nowego klucza, ale no nie wiem, czy wtedy mi dadzą tą drugą szafkę. Whatever, tym to ja już, słuchajcie, muszę się zająć, dlatego żegnam się z wami. Pamiętajcie o moim Instagramie i w ogóle dzisiaj wybiło mi jeszcze na YouTubie 20 tysięcy. Czajcie to, 20 tysięcy osób kliknęło subskrybuj. Pierwsze moje pełne to było 1000 i to było dla mnie mega osiągnięcie. Później to 10 tysięcy, teraz 20 tysięcy. Jakby naprawdę jesteście niesamowici i dziękuję za każdego z was. Teraz właśnie mi się to, słuchajcie, przypomniało, jak tak sobie siedzę i myślę,
myślę, co się dzisiaj działo, żeby wam opowiedzieć. I mówię, no tak, przecież już się chwaliłam na Instagramie i wam dziękowałam tam, także oczywiście tutaj też wam dziękuję. To zasługa wszystkich z YouTube'a, nie z Instagrama. Ale tam też możecie wpaść i może też dobijemy 20 koła. Dobra, nie przedłużam. Buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!